No więc wiadomo, ten mecz się dla nas ułożył na początku fatalnie, bo praktycznie biorąc, gospodarze dostali prezent tutaj od sędziego. Szkoda, że my dostaliśmy takiego przy ręce, ale nie będę tutaj, tutaj nie widzę tylko w tym przyczyny naszej porażki, bo trzeba oddać tutaj gospodarzom, że Olimpia zagrała bardzo dobrze w defensywie i mając ten, powiedzmy, taki atut w postaci jednej bramki, potrafiła to utrzymać, a nawet w końcówce meczu nas skontrować. My natomiast z tego, że mieliśmy przewagę optyczną w tym meczu, że dużo graliśmy, dużo biegaliśmy, ale takich klarownych sytuacji za dużo żeśmy nie stworzyli, żeby strzelić bramkę. No i tutaj ja upatruję tutaj przyczynę tej porażki, bo gdybyśmy zachowali troszeczkę więcej zimnej krwi, troszeczkę więcej jakości w naszej grze, jeżeli chodzi o wykończenie tych akcji ofensywnych, to ten wynik byłby dla nas pewnie lepszy. Także nie pozostaje nic innego, jak pogratulować tylko tutaj trenerowi zwycięstwa, no a my musimy dalej pracować, bo chęci są, ambicje są, natomiast, tak jak powiedziałem, brakuje nam tej jakości jeszcze tutaj, która pozwoliłaby nam tą naszą pracę zamienić na punkty. Dziękuję trenerowi za gratulacje, dziękuję również moim zawodnikom, kibicom, którzy przybyli na stadion, że no, w końcu udało nam się przełamać tą niemoc zwyciężania u siebie na tym obiekcie, przy tej nowej aurze, przy sztucznym oświetleniu i wiedzieliśmy, że powoli nad nami już wisi trochę taki ciężar w postaci niewygrywania meczów i powiedziałem to swoim piłkarzom, że z każdym meczem będzie trudniej, jeżeli nie zaczniemy wygrywać, jeżeli nie zaczniemy grać na zero i myślę, że troszeczkę ta informacja może też ich przytłoczyła i piłkarze oczywiście też zdają sobie z tego sprawę, że zawiedli w dwóch pierwszych kolejkach i kolejny zawód nie wygrywając meczu z Olsztynem, tak, no to postawimy się w dość trudnej sytuacji, bo na pewno będzie fala krytyki. Oczywiście przyjąłbym tą krytykę za sensowną, tak? No bo jest to budowana drużyna po to, żeby wygrywać u siebie przynajmniej, na wyjazdach też punktować i plasować się w górnych częściach tabeli. Jak to mówią, zwycięzców się nie sądzi. Oczywiście do analizy tego meczu wrócimy, bo jest dużo mankamentów, dużo zastrzeżeń. Mecz ułożył się dla nas dobrze. Z Bytowią ułożył się nieszczęśliwie, to my musieliśmy gonić od pierwszych minut wynik. Dziś było odwrotnie i na te okoliczności się złożyło to, że to prowadzenie dało nam. Daliśmy pole trochę drużynie z Olsztyna, która próbowała konstruować akcję. Nie potrafiliśmy skutecznie zapobiegać. Oczywiście może niebezpiecznych takich sytuacji klarownych 100% nie było, ale było ryzyko, że gdzieś tam jedna dograna dobrze piłka może skończyć się bramką albo jakiś stały fragment i uważam, że tego było zbyt dużo dla rywala. No, zmiany, które w trakcie nastąpiły, wejście Roberta Szczota uważam za dobrą zmianę. Oczywiście Donatas, który gra w pierwszej połowie i początkach drugiej połowy, myślę, że to jest zawodnik, który ma dobre umiejętności, musi się wprowadzić w zespół. Ta komunikacja na treningach już jest coraz lepsza i sukcesywnie zwiększając mu te minuty, myślę, że będzie też od niego pożytek. No co, trochę mamy kombinacji, tak, improwizacji w środku pola, bo wiemy, nie ma Darka Kusa, nie ma Arka Kasperkiewicza i no i tak przysłowiowo powiem, że łatam to Michałem Peterem Bućko i Łabęckim Michałem, tak? Było widać w meczu, że kilkukrotnie reagowałem i nawet zmieniałem tych zawodników trochę, bo dziś jakby no, nie do końca każdy czuł się dobrze na tej pozycji. Widziałem, że mają z tym problemy i reagowałem w meczu. Udało się skutecznie wybronić na zero i jestem z tego z faktu zadowolony. W meczu, który graliśmy z Bytowią, była podobna sytuacja, też faul na Juse i to może nie do końca też każdemu się wydawało, że był rzut karny. Taka jest piłka, sędzia stał bliżej, powinien to ocenić i to jest akurat moje zdanie takie na to. Decyduje na boisku sędzia.